Siemanko, z tej strony Maddox Always Rocks. Postanowiłem, ponieważ to jest po prostu nie do opisania okazja, jednak zrobić ten filmik reprezentacyjny z Komalą. Chodzi o to, że tak jak mówiłem, to jest Pokémon, który jest jednym z dwóch Pokémonów, który jest w tej grze najtrudniejszy do zdobycia. On i Minior, ponieważ oni nie wzywają pomocy. Są trudniejsi do zdobycia niż każda legenda, każda ultrabestia. Można się z nią walić, a on po prostu jest jednym z wielu, wielu tam Pokémonów. Tego się nie da spotkać jako Shiny. A ja po prostu nie wiem, co tam się wtedy stało. No myślę, że jednak warto go pokazać, chociaż ma bardzo małą różnicę. To jest podobna sytuacja jak z Kekleonem. Tym bardziej mnie to dziwi, że nie ma tego. To fajnie ten bębenek wygląda. No i tak jak mówię, prestiż. Prestiż ponad wszystko, idealny dla mnie. No nie wierzę w to, Warren, co myślisz? To znaczy, no wpadła natura Timmy. Myślałem, czy jej nie wykorzystać w pełni, czy nie zrobić na atak specjalny. Uff, ale to jest za duża różnica i by go to skrzywdziło. Stwierdziłem, że jednak normalny jedziemy. To jest tak. Kuźwa, to gdzie on jest? Najpierw tą trójkę się przeniesie. Moja ratata się jeszcze nie przekształciła. Poziom 51, jakoś nie mogę trafić na noc. I to jest ten Pokémon. Obczajcie to. Shiny Komala. Shiny Warren, autentycznie. Luxury Ball. Pamiętałem, żeby złapać w ten ulubiony Timid. Ten. Tu macie... A nie, tu muszę wziąć Sumary. Czekaj. Sumary. Jedno z najlepszych ability w historii Comatose, ponieważ ono sprawia, że ten Pokémon nie może dostać żadnego ze statusów, które się pojawiają na screenie. Nie może być uśpiony, sparaliżowany, podpalony, zamrożony, ani otruty. Jest to absolutne wariactwo. Timid 14, to było wtedy właśnie, co wam mówiłem. I to było tam gdzieś na samym początku, na to około pierwszej w nocy. Nie wiedziałem, co się dzieje i ja, mi się wydawało, że mi się to śniło. A potem rano patrzę i kuźwa, mam takiego gościa i to jest niewiarygodne. Mało tego, Ifsy mimo też, jak na przypadku Pokémona, powinny być do dupy. Warren, obczaj, jakie Ifsy. Zobacz, jakie zajebiste. Prawie idealny defense, prawie idealny special defense, no wszystko wyrąbane w kosmos, dobra. I tutaj sobie teraz zrobimy tak, że mu damy Normalium Z. Normalium. No tak, lakierka zabrać, ale... Normalium Z chyba będzie najlepiej. Ten tylko Normalium mu mogę dać? Nie, nauczył się Woodhammera. To użyjemy sobie dwóch w takim razie. Normalium. Jeszcze potem Gracium mu damy. Blundum to już w ogóle bez sensu. Naprawdę Shiny Komala, kuźwa. Ja nie wiem czy... Znaczy pewnie na YouTubie tam się znajdzie, bo to cały świat, ale tak ogólnie to nie ma sensu. Najmniejszego sensu. Dobrze, że jestem tu, bo to są same słabe Pokémony. Nie chciałbym ryzykować, że się mu coś stanie. Lubimy naszego miśka. Dobra. Jedziemy. Lol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 . To są jaja. Odnawia życie, tego nie potrzebujemy. Breakneck Blitz, tutaj z Hidden Powera pewnie. Nie za 120. 160? Z którego to jest druku? No nic, bierzemy 160. A... Dobra, jeszcze raz zrobimy. Jedziemy.
Jeszcze spróbujemy z Gracium, bo też coś ma. Dobre. O, super efektyw. Potrzebno 190, tak? No, o, biedny jesteś. Bo jak szybko tam się aż. Jeszcze wam pokażę, jak to w refreshu wygląda. Chociaż ma już dawno full. Tu lubi bardzo, a nie lubi na tych. Przecież ten bęben to nie jest część jego ciała, a obczajcie. No, fajne było. Pozdro i możecie mi gratulować.